Chcąc poznać historię jakiegoś miasta, powinno się zwiedzać istniejące na jego terenie cmentarze. I tak dziś zwiedzimy cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej, bo przecież ludność tego pochodzenia z historią Łodzi jest ściśle powiązana. Jest to największa w Polsce, a druga pod względem wielkości żydowska nekropolia w Europie. Zajmuje około 40 hektarów obszaru, a na jej terenie są pochowani wielcy łódzcy fabrykanci, rabini, prawnicy, lekarze czy architekci. Jest to drugi w Łodzi cmentarz żydowski, bo ten pierwszy powstał w 1811 roku przy ulicy Wesołej. Dziś w tym miejscu pomiędzy blokami jest upamiętniający to wydarzenie kamień. Ale wróćmy na Bracko. Cmentarz powstał w 1892 roku dzięki hojności Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, który w ten sposób zagwarantował sobie miejsce pochówku. Jest cmentarzem grzebalnym, czyli w dalszym ciągu odbywają się tu pochówki osób wyznania mojżeszowego. Naszą wędrówkę zaczniemy od miejsca, od którego zaczyna każdy, kto na tym cmentarzu ma spocząć, czyli od domu przedpogrzebowego. Został on ufundowany przez wdowę po kupcu i finansiście Hermanie Konsztadzie, Minę Konsztadt. To w tym miejscu odbywa się rytualne przygotowanie zwłok do pogrzebu, obmycie i zawinięcie w biały całun. Zwłoki kobiet przygotowywane są w sali po lewej stronie, mężczyźni zaś po prawej, gdzie zobaczymy zachowany z dawnych czasów metalowy stół do obmywania zwłok. Warto wspomnieć, że cmentarz żydowski składa się z dwóch części – przedpogrzebowej i grzebalnej. W tej pierwszej, która spełnia również rolę gospodarczą, znajduje się wystawiony w latach 50. XX wieku pomnik wymordowanych Żydów. W swojej symbolice obelisk nawiązuje do Holokaustu. Widzimy tu komin krematoryjny, menorę, czyli świecznik, nietypową, bo sześcio, a nie siedmioramienną. Jedno ramię symbolizuje milion zgładzonych osób. Na pomniku zobaczymy również połamane gałęzie dębu, symbol przerwanego życia, ale również iskierkę nadziei w postaci odrastającej gałązki. Przejdźmy dalej do części grzebalnej, zwanej wiecznym domem, domem życia lub dobrym miejscem. Dużą część zajmują tu macewy, tradycyjnie obrócone w kierunku wschodnim, bo z tej właśnie strony przybędzie Mesjasz. Zatrzymajmy się na chwilę przy macewach, bo na nich odnajdziemy charakterystyczną w tradycji żydowskiej symbolikę, która informuje nas, kto w danym grobie został pochowany. I tak tablicę przykazań umieszcza się na grobach rabinów i nauczycieli, zwoje Tory na grobach przywódców religijnych, a księgi lub szafy z księgami na grobach osób uczonych w piśmie. Oznaczają one również pobożność i wypełnianie nakazu czytania Tory i Talmudu. Są macewy, na których znajdziemy świece, czy pojedyncze lub wieloramienne świeczniki. Zdobią one groby kobiet, bo to kobieta zapala świece szabasowe i świąteczne, a także odmawia błogosławieństwa nad ich płomieniem. A co znaczą misy czy przechylone dzbany? Symbolizują groby zmarłych pochodzących z plemienia Lewitów. Byli oni pomocnikami podczas modlitw. Do nich należało czytanie Tory w synagodze oraz obmywanie rąk rabinom. Wreszcie dłonie w geście błogosławieństwa, stykające się kciukami i palcami wskazującymi. Te są na grobach kohenów, czyli kapłanów, którzy tym gestem podczas niektórych modlitw błogosławią zebranych w synagodze. Na cmentarzu przy Brackiej jest też szczególne miejsce, miejsce dotykające historii łódzkiego getta. To tu, na tak zwanym polu gettowym, spoczęło około 43 tysięcy ofiar, zmarłych w getcie z powodu wycieńczenia, głodu, chorób i zimna. W czasie wojny nie było możliwości postawienia symbolicznego pomnika, więc nazwiska zmarłych i numery grobów wypisywano na małych metalowych tabliczkach. Wzdłuż cmentarnego muru zobaczymy również doły, które w ostatnich tygodniach wojny przeznaczono dla 800 Żydów pozostawionych do uporządkowania getta. Po wykonaniu pracy mieli zostać zlikwidowani. Do egzekucji nie doszło.
Spacerując po nekropolii żydowskiej w Łodzi, nie sposób nie zwrócić uwagi na przepiękne architektoniczne detale na rodzinnych grobowcach, obeliskach czy mauzoleach. Detale typowe dla sztuki antycznej, secesji czy eklektyzmu. Tak przyozdobione są miejsca spoczynku zamożniejszych mieszkańców miasta. Mauzoleum fabrykanta Izraela Poznańskiego widoczne jest z daleka i nic w tym dziwnego. Poznański, kupując ziemię pod cmentarz, zagwarantował sobie możliwość postawienia największego na nim grobowca. Jego mauzoleum jest największym grobowcem, jeśli chodzi o cmentarze żydowskie na świecie. W końcu spoczął tu właściciel ludzkiego Luwru. Poznański zmarł w 1900 roku. 3 lata później zaczęto wznosić ten monumentalny grobowiec. W mauzoleum znajdują się 2 sarkofagi, które są tak naprawdę symbolicznym miejscem pochówku króla bawełny i jego żony Leonii. Oboje zostali pochowani prawdopodobnie pod mauzoleum. W tradycji żydowskiej bowiem ciało powinno być pochowane w ziemi. O tym z pewnością nie wiedzieli ci, którzy próbowali się dostać do sarkofagów, szukając złota. Ten monumentalny grobowiec wykonano z szarego granitu, marmuru, żeliwa i szkła. Kopułę ozdabia szklana mozaika zamówiona w pracowni weneckiego mistrza Antoniego Sabatiego, odwołująca się do żydowskiej symboliki. Pojawiły się tu palmy oznaczające obfitość i odkupienie. Na cmentarzu pochowano wielu innych przemysłowców i znanych łodzian. I tak znajdziemy tu groby Rozenblatów, Jarocińskich czy Konów. Między innymi spoczywa tu tragicznie zmarły syn Oskara Kona, Albert, zastrzelony w 1929 roku przez robotnika. Tu spoczywają również Silbersteinowie, Markus i jego żona Teresa, a ich grobowiec jest prawdziwą perłą architektury cmentarnej. Zbudowany z białego marmuru i granitu, przypomina antyczną świątynię. Pochowani są tu m.in. lekarz Seweryn Sterling, rabin Eliasz Chaim Meisel oraz rodzice Juliana Tuwima i Artura Rubinsteina. W czarnym mauzoleum został pochowany Hermann Konstadt, przedsiębiorca, jeden z założycieli, członek Towarzystwa Kredytowego Miejskiego oraz Banku Handlowego w Łodzi, a także jego żona Mia, ta sama, która ufundowała dom przedpogrzebowy. Na Brackiej pochowano także architekta miejskiego Dawida Landego, który zaprojektował m.in. piękną kamienicę przy Gdańskiej 42 i równie piękną okazałą przy Kościuszki 1. To tu spoczęła również barwna postać łódzkiego króla półświadka, ślepego Maxa, czyli Menachema Bornsteina, a także jego największego wroga, zastrzelonego przez Maxa Srula Balbermana. Poza tymi znanymi i wielkimi na łódzkiej nekropolii zostali pochowani zwykli łodzianie. Oni też budowali miasto swoją codzienną pracą. I tym znanym, i tym nieznanym, spacerując po tym miejscu, połóżmy na grobie kamień na znak trwałej pamięci.